Dzisiaj została podpisana umowa dotycząca sprzedaży udziału gminy Żary o statusie miejskim i gminy Żagań o statusie miejskim. Udziału w gruncie położonym w Marszowie. Jest to teren o powierzchni około 12 hektarów, przeznaczony pod budowę zakładu zagospodarowania odpadów. Tym samym została usunięta ostatnia przeszkoda na drodze realizacji tej inwestycji, która, jak wiemy, ma już długą historię. Staraliśmy się o pieniądze już kilka lat temu. Jest wreszcie pozytywna decyzja. Mamy dofinansowanie unijne i myślę, że po rozpoczęciu procedur przetargowych, najwcześniej na wiosnę przyszłego roku, budowa zakładu ruszy. Będzie to ukoronowanie wieloletnich starań. Łużycki Związek Gmin zrzesza 15 gmin z terenu powiatu żarskiego i żagańskiego i wspólnie realizuje tą dużą inwestycję wspólnymi siłami, dzięki czemu rozwiązuje problem odpadów na terenie dwóch powiatów w sposób kompleksowy. Budowa zakładu w Marszowie to nie tylko wysypisko, właściwie wysypisko jest ostatnim elementem, to budowa przede wszystkim zakładu sortowni odpadów, również budowa kompostowni, budowa hali produkującej paliwa alternatywne, a jednocześnie cały program porządkowania gospodarki odpadami obejmuje na terenie tych dwóch powiatów likwidację starych wysypisk, wysypisk, które nie spełniają aktualnych norm ochrony środowiska, dzięki czemu gminy, które do tej pory zarządzały tymi składowiskami, będą z tego obowiązku zwolnione. Już wcześniej zakład w Marszowie zakupił istniejące składowiska w Goznicy, w Buczynach koło Trzebiela, również administruje składowiskiem w Lubsku, także wyręcza jak gdyby gminy w tym wielkim problemie prawidłowej gospodarki odpadami. Myślę, że jeżeli inwestycja ruszy na wiosnę, to za 2 lata będziemy już mogli mówić o pełnym sukcesie tego przedsięwzięcia i gospodarka odpadami na terenie tych właśnie dwóch powiatów będzie uregulowana zgodnie z przepisami, zgodnie z wytycznymi unijnymi. Dzisiejszy akt notarialny jest jednym z pierwszych etapów rozpoczęcia realizacji inwestycji budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie. Dzisiejszym aktem nabyliśmy prawo własności do gruntu będącego podstawą do budowy tego zakładu. Staliśmy się właścicielami jako Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Żarach. I w tej chwili jest to realny plac budowy, przyszłej budowy tego zakładu. W dniu dzisiejszym podpisuję również akty notarialne z gminą Trzebiel, z miastem Lubsko, z miastem i gminą Lubsko oraz z przedsiębiorstwem PGKM w Lubsku, które to przedsiębiorstwo, jak i miasto sprzedają mi czy zakładowi część gruntu będącego, stanowiącego wysypisko odpadów w Lubsku. Te części będą pod budowę stacji przeładunkowej w Lubsku. Natomiast wysypiska Goznica, Trzebiel były w założeniach programowych do wykupu. Mają być eksploatowane do czasu wybudowania zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie i w ewentualnie późniejszym okresie dopełniane odpadem inertnym, który będzie mógł być składowany do czasu wyczerpania ich powierzchni. Także od 1 stycznia będziemy już zarządcami na wysypisku w Goznicy, w Trzebielu, jeżeli dobrze pójdzie, to również w Łęknicy. Od stycznia 2020 zarządzamy wysypiskiem w Lubsku. Nabywamy doświadczenia, nabieramy wprawy w gospodarce odpadami, a jednocześnie postępuje również procedura przetargowa. W tej chwili mamy już rozpoczętą tą procedurę. Pierwsze przetargi zostały rozstrzygnięte. Przetarg na promocję inwestycji wygrała firma lokalna. W tej chwili są do rozstrzygnięcia 2 przetargi. Przetarg na pomoc techniczną drugą i na inżyniera kontraktu. W przygotowaniu najważniejszy przetarg całego zadania, przetarg na zaprojektuj i zbuduj właśnie zakład zagospodarowania odpadów w Marszowie. Mam nadzieję, że do końca listopada ten przetarg zostanie rozpoczęty i procedura myślę, że zakończy się w przyszłym roku
w miesiącach styczniu lub lutym. Także wtedy wyłonimy projektanta i wykonawcę zakładu, pod którego grunt dzisiaj, w dniu dzisiejszym został zakupiony.